Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem S38, tym razem Łowca. Stwierdziłem, że dawno tutaj nic nie robiliśmy, jeżeli chodzi o nasz level, więc dzisiaj sobie delikatnie poklikamy lożki. No za półtora tygodnia będzie epicki event i wtedy będziemy, myślę, starać się coś tutaj pokminić, coś tutaj się poprzebierać i właśnie te lochy poklikać, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie takie delikatne, pewnie tam parę leveli wpadnie. Troszkę żeśmy tutaj tych naszych towarzyszy ogarnęli, mianowicie wszyscy już mają gemy tak naprawdę, wszyscy mają takie full sety, można powiedzieć. Ten wojownik ma słabą broń strasznie, ale to na razie nie będziemy mu wymieniać. I podejrzewam, że właśnie ta strefa mroku tutaj jakoś fajnie popada, dlatego że tutaj odblokowaliśmy strumień lawy, tutaj to toksyczne drzewo pewnie zamkniemy i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Dobra, strasznie fajny łuk nam dzisiaj wyleciał ze zbrojowni, jak sobie szukałem jeszcze przed odcinkiem itemku do kibla. Jak widzicie, tutaj dosyć fajny rozrzut, runka 15%. Tutaj mieliśmy no coś takiego mniej więcej, bo to już rzuciłem do kibla, ja to mógłbym dać wojownikowi, w sensie temu naszemu barbarowi. Natomiast no tutaj będę musiał odzyskać klej. No, chociaż ja tu mam klejno 350, to dosyć słaby w sumie, w porównaniu, że mogą nam już dropić lepsze. No ale trudno, nie mam nic innego, więc muszę ten klejno niestety odzyskać, także ten nasz wojownik jeszcze lepszej broni nie dostanie. Ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, po prostu na razie mi się nie chce szukać i po prostu rolować w tym, tutaj najpierw w tej zbrojowni, potem w tej toalecie, więc myślę, że z czasem to zrobię, albo dopiero na epiku, no zobaczymy. Myślę, że mimo to i tak powinny te lożki popadać dzisiaj fajnie. Dobra, tak jak mówię, no tamten stary nasz łuk już został do kibla wrzucony, więc dzisiaj aurę mamy z głowy. Co my tutaj mamy do zrobienia? Wrzut przedmiot do magicznego kociołka 3 razy, więc to sobie myślę, że zrobimy później. Natomiast tego hazardzistę myślę, że możemy teraz tutaj poklikać. No i co? Wczoraj wleciał 18 odcinek z W40, gdzie na początku omawiałem aktualizację. Weszła wczoraj aktualizacja taka dosyć, głównie poprawki zostały wprowadzone. Natomiast z racji tego, że to była właśnie taka mała aktualizacja, to stwierdziłem, że połączę ją z normalnym odcinkiem, więc najpierw było omówienie, a później przeszedłem do normalnego odcinka. Możecie dać znać w komentarzach, czy takie coś wam się podoba. Generalnie taki mam plan, że jak będą jakieś większe aktualizacje, to będę robił na ich temat osobny film. Natomiast jeżeli będą właśnie jakieś takie mniejsze, to będę to łączył z takim normalnym odcinkiem z klikania, bo i tak te odcinki z klikania trwają obecnie tam po 15 minut, więc po prostu dzięki temu takowy odcinek jest dłuższy. No dobra, nic nam tu fajnego nie leci. No tu znowu jakieś klepsydry, no już trudno, skoro nam wypadły, to niech będą. O, tu jakiś kamień, może coś. W ogóle tam widziałem, że kilka osób mogło zirytować to, że dałem tytuł nowe pachołki. I ludzie myśleli, że po prostu są dodane nowe pachołki, to znaczy tam berserker i tak dalej. Natomiast nie, chodziło mi o nowy wygląd pachołków, zresztą ja to od razu tam praktycznie na samym starcie odcinka wytłumaczyłem. Natomiast ludzie mogli nie wiedzieć, bo mi się po prostu nie zmieścił w opis nowy, w sensie w tytuł, nowy wygląd pachołków, bo tam tytuł ma ograniczenie do 100 znaków, więc mi się to po prostu nie zmieściło. Co za tym idzie, no niestety niektórych mogłem wprowadzić w błąd, więc widziałem, że niektórzy tam nie byli zadowoleni z tego powodu. No ale trudno, no tak jak mówię, próbowałem nowy wygląd pachołków, nie weszło, więc powstał taki troszeczkę clickbaitik. No ale trudno, czasem też tak bywa. Także mówię, możecie dać w komentarzu znać, jak wam się podoba, czy takie połączenie jest ok, czy może mimo wszystko robić wszystkie, nawet te mniejsze aktualizacje osobno, w sensie osobny film na ich temat. Możecie zostawić kciuka w górę pod tym filmem w ogóle, dobijmy może tutaj nawet do 300 kciuków w górę, bo ostatnio tak na 200, około 50 się zatrzymujemy, więc może jak wam przypomnę, to te 300 wpadnie. No tutaj znowu przegraliśmy, dawaj może tego. Tutaj mamy jakiegoś wojownika, dosyć niski poziom, ale przegraliśmy z nim niestety. Dobra, co tutaj dalej? Tutaj jakiś berserk, tu zwiadowca, no spróbujemy z tym zwiadowcą, no niestety bez szans. Tutaj może berka, o, odrodziliśmy się, bo full HP mieliśmy i go zabiliśmy. I tutaj tego, no niestety jeszcze nie. Jeszcze jedna walka nam jest potrzebna, może tego, bo 260. Dobra, i mamy 10 na 10. Secik na awkę sobie w ogóle cały ogarnąłem. Już na 500 septilionach run można ogarnąć 50% golda i 10% PD. To jeżeli ktoś by był ciekawy, wczoraj rano miałem właśnie 500 septilionów i właśnie na tym poziomie, na tej ilości run sobie ogarnąłem na styk tak naprawdę, no bo tutaj możemy policzyć 13%, 12 to jest 25, potem jest 13, to
jest 38 i tutaj w butach mam 12, to jest właśnie równe 50. Natomiast tutaj mam 4 itemki na 3% PD, co nam daje 12%. Także no, na 500 septilionach już możecie na spokojnie sobie tego ekwipunku na awkę kompletnego szukać. Także to też jest dla mnie wskazówka na wojownika, żebym tam wiedział mniej więcej właśnie kiedy będę mógł takiego seciku sobie szukać. Dobra, na razie to olewamy. No pupile, jak tutaj w tych pupilach? No tak jak mówiłem, będę w tym świetle próbował w to oko iść, będę go próbował pokonać, zobaczymy czy się to uda. No niestety przez to, że ten odcinek nagrywałem w sobotę, no to tutaj muszę czekać na te pupile, więc póki co zbieram jedzonka, a nic nie karmię oprócz tutaj ognia i oprócz wody. Także no chyba to jednak było słabe posunięcie, czekanie na ten odcinek, no ale chciałem to zrobić dla widzów, więc no zresztą odcinek powstał bardzo długi, widziałem, że się wam podobał, więc po prostu no tak zrobiłem, ale mogę przez to stracić w rankingu, no ale trudno, myślę, że to i tak obecnie nie ma znaczenia, zobaczymy na przykład za pół roku, jak będzie ten ranking wyglądał, nie? Więc obecnie te kilka pozycji w dół ewentualnych nie ma większego znaczenia. No tu standardowo już wszystko porobione, no bo ja to robię po północy. Portal, ile ma portal? 100%, więc i tak mu raczej nic dzisiaj nie zrobimy. Chociaż wczoraj powiem wam, że portal spadł na raz, dlatego że się odrodziłem 3 razy. Dzisiaj mamy lepszy łuk, no dobra, możemy spróbować. Spróbujmy, no to jest wojownik. No niestety, ani razu się nie odrodziliśmy. Jakbym się odrodził, myślę, z raz, to mogłaby być szansa na pokonanie go. Może nawet, albo dwa razy, no nie wiem. W każdym razie, no troszkę mu zabraliśmy, ale nie wszystko, więc go po prostu nie pokonaliśmy. Dobra, no jak tu wygląda twierdza? Na 14 nam się buduje, tutaj nam się serce na 12 buduje. Ataki też już porobiłem po północy, więc tutaj nie ma nic tak naprawdę do zrobienia. Właśnie, ten portal, o którym ja już zgłaszałem ten błąd bardzo dawno temu, chyba z 3 tygodnie. No i wczoraj niby wchodzi taka aktualizacja z poprawkami i tak dalej, a portal jak znikał, tak znika, więc tego po prostu nie poprawili. Ja myślałem, że może to poprawili, ale nie dali do tego opisu patcha, że tak powiem. No a po prostu tego nie poprawili, więc no jest to słabiutkie, no bo już dawno to było zgłoszone, no i bardzo to irytuje, bo trzeba całą stronę odświeżyć. No ja już dzisiaj po północy ten portal zrobiłem, zaatakowałem, no ale wiecie, dla graczy może to być irytujące. Tam widziałem, że nawet na fanpage'u Shakesa ludzie się na to właśnie skarżyli. I co tutaj więcej, tak sobie myślę, no kółkiem to zakręcimy później i chyba tyle, i chyba wchodzimy do lochów. O, w ogóle usunęli, tak jak w opisie było napisane, że nie można na czacie gildii używać tych tagów HTML, tak się okazało, że w opisie też już nie można, dlatego że gdy dodajemy do opisu, no w sumie mogę wam pokazać, jak dodajemy do opisu ten tag, na przykład damy, żeby ten opis był pogrubiony, czyli B, cyk, to po prostu... no tak, dobrze jest, to po prostu po chwili to znika. O, już znikło, wystarczy, że wyjdziemy z tego okienka, no ja tam widzicie, kliknąłem poza pole, niby zapisałem i to się właśnie nie zapisuje, usuwają się po prostu te tagi. Ja myślałem, że to tylko chodzi o czat gildii, a tu też chodzi o opisy, więc strasznie szkoda, no bo jednak myślę, że to było takie fajne urozmaicenie opisu. No a teraz musimy znowu wrócić do tego zwykłego. Co ciekawe, niektórzy nadal mają ten opis taki właśnie z tymi tagami, ale nie wiem, czy to jest wina tego, że logują się tylko przez telefon, a to na komputerze czyści, czy coś takiego. No nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu ja myślałem, że to jest tylko na czacie, a okazało się, że w opisach też to wyrzucili. Dobra, no koniec tego gadania, przechodzimy do lochów. Mam tutaj, jak widzicie, 5 miejsc u kowala, więc pewnie sobie rozmontujemy. No zaczniemy może od wieży, bo ta wieża powinna tam popadać w miarę dokładnie, w miarę szybko te kilka poziomów, także tutaj sobie dobijemy, nie będziemy się tu bardzo nad tym rozwodzić, ale te kilka poziomów, może nawet do 80 plus, spróbujemy sobie tutaj pokonać. No coś się tutaj zacięło, dobra, już nam padło, widziałem, bo był ten komunikat, no tutaj nam nie pokazało. Dobra, mamy rękawice plus 60, więc wymieniamy od razu, cyk, cyk, cyk. Dalej mamy jakąś broń, ta broń jest no niezła, 60 średnich aż daje, no dobra, wymienimy ją. Tutaj niestety te pachołki też mają dosyć stare itemki, co za tym idzie, to wymienianie im się przyda, no to jest na wszystkie cechy, więc to na razie rozmontujemy i lecimy dalej, zobaczymy ile w tej wieży będziemy mogli sobie pocisnąć. Dobra, kolejny pokonany. I tutaj jeszcze mamy kogo? Tutaj też mamy wojownika. Zobaczymy, czy on nam padnie. No zostaje mu tutaj co chwilę mało HP, ale on już tutaj jakiś większy opór stawia niestety. Dobra, padł, super.
I teraz mamy kogo? Znowu wojownika. No tych wojowników tutaj jest akurat dużo. No ten 80 poziom pękł. Pewnie byśmy mogli tutaj, jakbyśmy poklikali dłużej, ale chyba ja nie chcę. Chyba ja się bardziej chcę skupić na tej strefie mroku. Chcę się... O, jeszcze padł, okej. Nieważne. No i tutaj mamy Mikołaja, znowu wojownik. No dobra, jeszcze do 650, mówię, nie chcę się tutaj bardzo skupiać, bo to no znowu padnę ostatnim grzybie. Dobra, no to jeszcze 15 na tego misia. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo ten odcinek miał być głównie po to, aby właśnie sobie nabić jakiś większy level, o ile nam się to uda oczywiście. No dobra, misiu już nie pada, misiu już stawia większy opór, więc misia olewamy. Mamy jakieś rękawice na wszystkie cechy. No w teorii moglibyśmy je podmienić, bo tylko minus 18 tych głównych, ale olejemy to sobie na razie. Mamy te buty też na wszystkie cechy. Mamy jakąś klatę plus 29, to od razu ją sobie podmienimy, bo ona jest akurat spoko. I mamy też jakieś buty na wszystkie cechy dla... A nie, to jest dla wojownika, myślałem, że to dla zwiadowcy. To też sobie po prostu rozmontujemy. Dobra, to olewamy. Te na razie sobie olejemy, myślę, te lochy. Tego raczej nie ma opcji pokonać, bo to jest mag i to jest mag. No widzicie, nic mu tu nie robimy, więc nawet nie ma co klikać. Przejdziemy sobie może od razu do tej strefy mroku, bo to jest taki główny cel dzisiejszego odcinka. No tam widzieliście, temu magowi zostaje mały i od razu padł, super. I kolejny padł po jednym grzybie. I mamy gremlina, który padł po dwóch grzybach. No widzicie, to idzie jak przecinak. Aż żałuję, że tego nie robiłem po prostu wcześniej. Dobra. Mamy jakieś buty na wszystkie cechy. No już nie mamy rozmontowań, więc będziemy musieli po prostu sobie albo odkładać, albo to wyrzucać i marnować troszeczkę tej surki, no ale trudno. Na razie będziemy odkładać, zobaczymy, jak to wyjdzie z miejscem potem. Tych sobie możemy poulepszać, bo wbiliśmy level i mamy też sporo golda z tej naszej twierdzy, którego pewnie później zainwestujemy w siebie. Dobra, no tutaj też, o, jest jakaś broń dla tego. Kolejny level, super. Jest jakaś broń dla wojownika. Nareszcie nie będziecie płakać, że tyle, tak dużo średnich, a nie zmieniasz mu, bo widzicie, 167 średnich więcej i broń została zmieniona. Na pewno to też fajnie pomoże, także już nawet nie będę musiał szukać, także to jest akurat super sprawa. No dobra, no myślę, że te itemki będę musiał, chociaż zobaczcie, że tutaj jest... Tutaj to daje 65, to daje 61, ale nie trzeba robić dziury, więc w sumie to sobie podmienimy. Pal licho te 4 staty, ale zawsze coś. Dobra, no lecimy dalej. No widzicie, te strefy mroku padają strasznie fajnie. No bo jednak, no jak są pachołki dobrze wyposażone, no to idzie o wiele prościej, aniżeli normalnie. Dobra, kolejny padł. I teraz mamy jakiegoś wojownika, który też padł. I... A co tu jest? A, plecak pełen. Dobra, mamy coś dla tej naszej Kunegundy, z tym, że to jest słaby dosyć rozrzucik. No runę ma o wiele lepszą, no i średnie ma o wiele lepszy, kurde. Ale mi szkoda w sumie grzybów na razie, żeby robić w tym dziurę, więc nie będziemy tego podmieniać. Wiem, że to jest lepsze, ale jak widzicie, i tak te strefy mroku na razie padają dosyć łatwo, a ja chcę jeszcze tutaj trochę leveli wbić, więc dziury nie będę robił, to też tylko plus 18, dobra, no to na razie sprzedajemy. Niby jakbym chciał maksować, to wiem, że powinienem to robić, ale no jak widzicie, grzybów nie mam za wiele. Większa dostawa grzybów wjedzie no na ten epic, na ten weekend właśnie epicki. Tak więc tam będziemy już kombinować też, myślę, że dla naszych towarzyszy po prostu coś lepszego. Dobra, kolejny padł. I teraz mamy jakiegoś maga, który też, zobaczcie, jak to pada. W ogóle kolejny padł, ja pierniczę. Jak my to zamykamy te lochy, idziemy przez nie jak burza. Dobra, kolejny padł, nawet nam się nie zaktualizowało. No mamy teraz ducha wulkanu. I czy ten duch wulkanu nam padnie? No, dawaj, dawaj. No on już tutaj jakiś opór stawia, no bo to jest mimo wszystko boss i to jest wojownik. Ale myślę, że on też powinien paść. Dobra, poczekajcie, zobaczymy, co nam tu dropnęło. To jest na wszystkie cechy, to jest na wszystkie cechy. To jest na 3 cechy. I jest o wiele lepsze. Dobra, więc podmieniamy. O, jeszcze jakieś rękawice nam się tutaj pokazały. Dobra, cyk, cyk. To na razie odłożymy. No i tym oczywiście damy standardowo level, aby tutaj nie odstawały. Dobra, lecimy do tego strumienia lawy. No i co? No i klikamy. Spróbujemy tutaj już go zamknąć. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak te lochy pójdą. Wiedziałem, że kilka tam popada dosyć szybko. No ale żeby aż tak, to jestem w szoku tak naprawdę. No ale spoko, fajnie. Przynajmniej jakiś progresik na odcinku. No niestety ten duch lawy, co chwilę jakieś tutaj bliskie próby. Dobra, padł. Nieistotne. Nie było tematu. Mamy jakiś hełmik na wszystkie cechy. No i dobra, czy my chcemy...
dropić klucz z tej kopalni. No chyba jest to nieopłacalne, bo jednak te skipy kosztują po 40, więc po prostu poczekamy sobie na kolejny odcinek i ten klucz aż dostaniemy i dopiero wtedy popchniemy. No mamy 270 level, więc strasznie spoko. Mamy tutaj to tornadko, pewnie też jesteśmy w stanie troszeczkę popchać, jeżeli o to chodzi. No widzicie, że oni tutaj padają. No będę chciał jeszcze na to 13 piętro się tutaj sfokusować. Co dzisiaj chcę wiedźmać? Wiedźma chcę dzisiaj buty, więc dobra, no poczekajcie, co mi tutaj daje dużo kryształu? Te dwie rzeczy mi dają sporo, więc je sobie na razie zostawimy, a resztę będziemy po prostu sprzedawać. No tam jakaś bliska próba. No na to tornado też nie chcę tutaj nie wiadomo ile wydawać. Ale no fajnie padają te mobki mimo wszystko. Dobra, znowu nie ma miejsca, są jakieś buciki i to możemy sprzedać i w sumie możemy tutaj im dać level. Oj, przerolowałem gabinę przypadkiem, w sensie zbrojownię znowu. Kurde, dobra, teraz cyk. I co byśmy tutaj chcieli? Poczekajcie, tutaj mamy 2450, tutaj mamy, no to chyba teraz lecimy, nie, cały czas zręczność lecimy, dobra, nieistotne, pomyliłem się, bo będziemy chcieli jeszcze ze 100 tej zręczności wbić i potem ze 100 HP, tak wiecie, na zmianę, jak to ja zawsze idę na każdej postaci. Dobra, lecimy dalej. Mamy jakiegoś, kto to jest? Mroczny zgniatacz. No i to jest wojownik. I to jest już jakiś mocniejszy przeciwnik. Także chyba jeszcze na niego wydamy te 10 do 400, jeżeli nie padnie. No on też by był pewnie do zrobienia, wiecie, po jakimś tam większym klikaniu. Ale myślę, że nie ma to sensu. Dobra, 270 dobiliśmy, więc spoko. Już dzisiaj chyba z 5 leveli było wbitych. Tutaj w tej strefie mroku już nic na razie nie będziemy ruszać. Możemy sobie po 15 na te poboczne lochy poklikać, zobaczyć czy one padną. No ten jest do zrobienia, dokładnie padł. Tutaj mamy kolejnego, no coś tutaj, jakieś tutaj lagi z rana, bo dosyć wcześniej nagrałem ten odcinek. No nie, jego już tutaj na pewno nie pchniemy, to sobie możemy sprzedać. Dalej, tutaj Góra Olimp, czy ta Góra Olimp jest do zrobienia? No wydaje mi się, że nie, to jest w ogóle mag, więc też nie ma co tutaj tracić na niego. Tradycją Szkoła Magii uświęcona tradycją Szkoła Magii, bez podjazdu kompletnie. No i dobra, nordyccy bogowie, czy w nordyckich coś pchniemy? Też raczej nie. No i okej, no chyba do tego 13 piętra sobie wbijamy i po prostu będziemy tutaj próbować tego motu podbić. Chyba nawet na niego ze 300 grzybów wydam, tak żeby tylko 100 mi zostało. No kurde, zobaczcie, tutaj w ogóle na niego nie ma żadnych bliskich prób. Niestety, nie wygląda to zbyt ciekawie, no ale tam widziałem, że niektórzy zwiadowcy już go pokonali. No ale jednak zwiadowca to nie łowca, no ten łowca musi się tutaj odrodzić ze 3 razy przynajmniej, tak mi się wydaje. No ale fajnie by było go na odcinku pokonać mimo wszystko, bo jednak sporo leveli tutaj wbiliśmy, sporo też nie ruszaliśmy w ogóle tych lochów, także nam też, wiecie, bonusy powchodziły z jakichś portali, z petów i tak dalej, więc myślę, że on powinien być do zrobienia. Natomiast no nie wiem, no tak jak mówię, no musimy się odrodzić tutaj sporo razy, no coś nam tutaj zacięło. Dobra, lecimy dalej. No kurde, on tutaj w ogóle nie wygląda jakby miał paść, wiecie, ja tutaj myślałem, że same bliskie próby będą i on w miarę szybko tutaj nam padnie. Jest, padł. I tylko, co? Tylko jeden level? Kurde, ja myślałem, że to jakoś więcej nam da. To nawet nie było sensu aż tak klikać. No mamy jakieś buty, to na pewno zostawimy na jutro nie mam złota, do kibelka, natomiast kurczę, no słabiutko, tutaj już mamy tego, to jest już bardzo, o wiele mocniejszy przeciwnik aniżeli tamten, więc go na razie olewamy. Kurczę, no powiem wam szczerze, że myślałem, że jakoś to lepiej nam pójdzie, pod względem levelowym, że dostaniemy przynajmniej 2, a tutaj wygląda na to, że lipa. No i wiecie co, nie wiem w sumie co teraz robić, czy sobie to tornadko doklikać jeszcze za tą resztę grzybów? Czy może tutaj spróbować ten klucz dropnąć? Może sobie dwa razy tutaj klikniemy tą kopalnię, a nuż klucz poleci. No mamy coś na siłę, jakiś kryształ, no i mamy na inteligencję, więc okej, no niestety klucz nam nie poleciał, także będziemy musieli spokojnie tutaj czekać, aż właśnie poleci. Poczekajcie, jakieś tutaj mamy klejnoty, 356, o tu mamy w pasie bardzo słaby, więc sobie wymieniamy w pasie. I teraz mamy dla wojownika 358. Tutaj mamy dosyć słaby. A, tutaj mamy w ogóle na HP, no to ja mu podmienię na siłę, żeby on, wiecie, nie ustał zbyt długo, ale zrobił obrażeń tyle, ile musi zrobić. Tyle, ile jak najwięcej po prostu, o, w ten sposób.
Dobra, no i co? No i chyba to tornadko sobie pociśniemy za tą resztę grzybów. No jeszcze padł, fajnie, kolejny padł. Może nawet jeszcze level tutaj wbijemy, w sumie jak tak patrzę. 272 to by była spoko opcja, jeszcze przedawką zrobić tutaj, wbić, kolejny padł i nie mamy chyba miejsca, dokładnie nie mamy miejsca, nic nam tutaj nie wyleciało, jeżeli chodzi o wiedźmę. Dobra, kolejnego, o, od razu padł, super, no jeszcze chyba jeden albo dwóch przeciwników i no, zacięło się znowu i będziemy mogli, nie wiem, coś mamy ostatnio lagi, nie wiem czemu, tamten chyba padł w ogóle podczas tego zacięcia, kolejny padł i jeszcze nie ma levela, zobaczcie, no dobra, teraz jest, super. Mamy jakieś buciki, które nam dadzą 1 600 000, więc dosyć sporo. I tutaj mamy pierścionek, który też sprzedajemy i lecimy dalej. No do tych 100 grzybów myślę, że poklikam i po prostu zakończymy sobie ten odcinek. No progresik fajny, 7 leveli mimo wszystko siadło. Tak więc no, tak jak mówię, teraz będzie przestój dosyć spory, jeżeli chodzi o tego naszego łowce. Przestój w tym sensie, że no jak będę klikał to oko, to raczej nie będę nagrywał odcinka z samego klikania oka, no bo myślę, że nie byłoby to zbyt ciekawe. Po prostu wam zapiszę walkę i tą walkę pewnie obejrzymy na którymś z kolejnych odcinków właśnie z tego S38. No a natomiast teraz co? Teraz ja przebieram się w eku do awki przede wszystkim i będę sobie tutaj klikał właśnie tą aweczkę. Natomiast jeżeli chodzi o łowce, to tak jak mówię, na razie wegetacja, na razie sobie tutaj po prostu klikamy awkę, robimy codzienne czynności, aż do następnego odcinka, który się pewnie pojawi jakoś w piątek za tydzień, gdy się zacznie weekend epicki, bo może nagram jak się będę przebierał, czy coś w tym stylu, to jeszcze tam muszę obmyśleć co zrobić. Ale no, ale tak sobie myślę, że no na razie spokój, no bo widzicie, no jakby nam tutaj klucz poleciał do tej strefy, to jeszcze podejrzewam, żebyśmy ją porobili, bo widzicie, że te strefy padały dosyć fajnie. Ale to jeszcze zobaczymy, no może jeszcze jakoś w przyszłym tygodniu nagram z tego łowcy jakoś tam na początku poniedziałek, wtorek, jak mi ten klucz wypadnie, może jeszcze tutaj jakieś levelki sobie dociśniemy. Wszystko się okaże, ale to by było na tyle w tym momencie. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, subskrypcję, oczywiście wbijać na Discorda dla widzów, no i standardowo zostawcie komentarz, jaki wy możecie dzisiaj komentarz zostawić, w sumie tak sobie myślę, co tutaj na tym odcinku się działo ciekawego. I co? I możecie zostawić 13 piętro na przykład, no bo nam padło 13 piętro jako jeden z takich mocniejszych lochów, więc możecie napisać 13 piętro. Z góry oczywiście dziękuję. I tyle. Trzymajcie się i cześć.